Doda, znana polska piosenkarka, nie tylko robi karierę na scenie muzycznej, ale również ciepło dzieli się fragmentami swojego życia prywatnego z fanami, co widać w jej aktywności w mediach społecznościowych. Ostatnio artystka pochwaliła się prezentem, który otrzymała od swojej mamy, podkreślając bliskie i serdeczne relacje, które ich łączą. Na Instagramie Doda opublikowała zdjęcie. Na którym prezentuje sweter w czarne serca z koronkowymi wykończeniami, podpisując je słowami sweterek od mamy. Sweter okazał się nie tylko ciekawym elementem garderoby, ale również sposobem na niepozorne wychodzenie na ulicę bez bycia rozpoznanym. W Insta Stories dodała wideo, na którym żartobliwie wspomina, że dzięki swetrowi nikt mnie nie rozpoznaje, co pokazuje jej poczucie humoru i lekkość w relacjonowaniu codziennych sytuacji. Jednak najbardziej wzruszającym momentem było opublikowanie przez dodę wiadomości głosowej od jej mamy, która nie kryła zachwytu nad wyglądem córki w nowym swetrze. W wiadomości usłyszeć można komplementy i ciepłe słowa. Stylizacja była przepiękna. Ty wiesz, jak mi się to podobało. Jaka ty byłaś w tym śliczna? No, dzieciak po prostu. Tego rodzaju komunikacja między Doda a jej mamą daje fanom wgląd w serdeczną i pełną wsparcia relację, jaką dzielą. Takie momenty pozwalają fanom zobaczyć Dodę w bardziej osobistym świetle, dalekim od medialnego obrazu gwiazdy muzyki. Pokazują, że za publicznym wizerunkiem kryje się również zwykła kobieta, która ceni rodzinne momenty i proste radości, takie jak prezent od mamy. Doda, znana ze swojej muzycznej kariery oraz medialnej obecności, równie często udziela swoim fanom wglądu w swoje osobiste życie, pokazując głębokie więzy, które łączą ją z rodziną. Jej najnowsze wpisy na Instagramie oddają ciepło i wdzięczność, jakie czuje do swoich rodziców, Wandy i jej ojca. Zachowanie rodziców artystki? Ich entuzjazm i dumę z osiągnięć córki, można było zobaczyć w niedawnym wpisie, gdzie pani Wanda Rapczewska wyraziła nadzieję, że ktoś docenił starannie dobraną stylizację Dody. Naprawdę, tak mi się to podobało. I tacie też się podobało. Żeśmy to oglądali ze sto razy, powiem ci. Mam nadzieję, że ktoś cię pochwalił. Powiedz szczerze, te słowa świadczą o bliskości i wsparciu jakie Doda otrzymuje od swojej rodziny. Doda w swoim wpisie podkreśla, jak ważne jest dla niej wsparcie rodziców, których miłość i obecność w jej życiu są nieocenione. Jej słowa oddają głęboką wdzięczność i miłość. Kocham moich rodziców tak bardzo. Nie wyobrażam sobie życia bez nich. Zawsze przy mnie, zawsze obok, zawsze za mną. Gdyby ktoś zaproponował mi urodzenie się w najbogatszej rodzinie, najbardziej wpływowej, w najpiękniejszym kraju na świecie, gdzie nigdy nie musiałabym martwić się o swoją przyszłość i moje finanse, i o mój los, to zaśmiałbym mu się tak głośno, ażby mu pękły bębenki. Za nic w świecie nie zamieniłabym miłości i wsparcia moich rodziców. Doda, choć jest osobą publiczną, z sukcesami na scenie muzycznej i w mediach. Nieustannie podkreśla, że to właśnie rodzina stanowi dla niej fundament, na którym opiera swoje życie. Apeluje również do swoich fanów, aby pamiętali o szacunku i miłości do własnych rodziców, przypominając o wartościach, które są ważniejsze niż jakiekolwiek materialne bogactwa. Jej posty na Instagramie nie tylko wzmacniają jej wizerunek jako artystki, ale także jako osoby głęboko zakorzenionej w rodzinnych wartościach.